Przede wszystkim, znowu poziom 7. To jest dom dziwności chaty Parnella w Dorancie. Czyli w Arkanum. Okej, porozmawiajmy z panem Parnellem na temat jego budzących wątpliwości wystawy. Kim jesteś? Jestem H.T. Parnell, sławny showman i kolekcjoner wszystkiego, co dziwne i niesamowite. Co to za miejsce? To mój salon cudów. Znajdzie tu pan wszelkie spośród najbardziej intrygujących eksponatów świata. A kilka proszę pytań. Chcę spytać o pańskie stwory. Co powiedzieć o skórze giganta ze Stillwater? To jeden z moich najsłynniejszych eksponatów. Wystarczy na nie spojrzeć, aby zachwycić się straszną wielką istotą żywemu obrazowi prehistorii Arkanum. Jak musiałby wyglądać równie niezapomniany tymi istotami polującymi na swe ofiary? Wygląda na fałszywą. Co pani insynuuje? Nic. Czy mogę spytać o inne eksponaty? Wiecie co, nie chcę słyszeć, jak on gada te bzdury swoje o tych różnych rzeczy. Przejdźmy do konkretów. Ach tak, Orkgar. Uratowałem go z rąk orkowych łowców niewolników podczas jednej z moich licznych wypraw w poszukiwaniu eksponatów w egzotycznych krajach. Niedawno go złapali i właśnie mieli go zabić, gdy interweniowałem. Pomyli jego inteligencję z nadnaturalnym opętaniem. A więc Czarnokorzeń to egzotyczna kraina pełna przesądnych orkowych łowców i niewolników. Co pan mówi? Za 1000 sztuk złota o niej zapomnę. Nie. Tylko informacje, że... Mówię, że prawo Tarantu bardzo konkretnie reguluje kwestię trzymania ludzi w niewoli. Gar może i jest człowiekiem, ale nie niewolnikiem. Dysponuje formalną umową. Tak dobrze go traktowałem przez te wszystkie lata, gdy u mnie pracował. Prawda i dobry artykuł w gazecie to nie zawsze to samo. Nie ośmieliłby się pan. Musi pan sobie zdać sprawę z tego, jak łatwo zrujnować pańską reputację. A więc szantażuję pan, ale mogę zrobić, aby zabezpieczyć się na przyszłość przed podobnymi oszczerstwami? Czy nie mógłby go pan wziąć ze sobą? Jest dla mnie zbyt groźny. Okej, dobra, z przyjemnością panu pomogę. O, dziękuję. Dobra, dzięki. No dobra. Normalnie... To była oczywiście opcja perswazyjna. Gdybyśmy nie mieli perswazji, musielibyśmy mu zapłacić 2000 sztuk złota za gara. Więc kolejna oszczędność dzięki wydaniu paru punktów perswazją. Dało mi się wywalczyć dla ciebie wolność, Gar. Nie musisz podążać moimi śladami. Jesteś wolnym orkiem. Zostałeś uwolniony. Okej. Okay. Gar to całkiem niezły wojownik. Ale i tak na razie nie mam miejsca w drużynie dla niego. Ponadto za jego uwolnienie dostaliśmy drugi punkt losu. Więc to było całkiem przydatne. Okej. Teraz gdzie ja chcę się udać? Chyba tutaj chcę się udać. Magiczne różności Bracha. A, może on by handlował tymi magicznymi. Ta, on pewnie by skopił tą magiczną zbroję. Melwiona złodziejska zbroja. Sztylet dobrej kości. Laska szamana. On na pewno rzuca jakiś czar, dlatego jest taka droga. Amulet Dorian, odporność na magię. Okej, spoko. Trochę rzeczy, sztylet maga. Takie dosyć standardowe rzeczy magiczne. A, nic ciekawego. Stawmy go. O, magiczna zbrojownia.
Ten pan pewnie by też skupił tą magiczną buławę. Więc w przyszłości będziemy mogli u niego sprzedawać rzeczy magiczne. Okej. Okay. Tarcza mocy. Tarcza cienia. Co tu jeszcze ma? Zbroja ze smoczej skóry. Wow, ona jest całkiem fajna. Co prawda droga, ale jest całkiem lekka i ma świetną obronę przed obrażeniami i całkiem niezłe KP. Więc kiedyś będę musiał się jej przyjrzeć. Okej. Okay. Magiczne buty bojowe. Całkiem dobre statystyki. Ale też drogie. Więc będę miał więcej gotówki, to może się temu przyjrzę. Okej, okay, szybkość plus 4, wow. To jest szybki sztylet. Miecz obrony, miecz powietrza, część z tych rzeczy już widzieliśmy kiedy indziej. Więc to nie jest to miejsce, które było mnie interesowało. Chyba tutaj się znajduje to miejsce, które mnie interesuje. Dolores Beston, wróżka. W rzeczy samej, to jest to miejsce, które mnie interesuje. Czego sobie życzysz? Witam panią. Kim pani jest? A tak, oczywiście, nazywam się Dolores Beston, medium spirytystyczna i wróżka. Żyję tu, aby służyć dobrym i szlachetnym obywatelom Tarantu, aby rozjaśnić ciemności i wzywać pomoc, gdy jest ona potrzebna. W czym pani... mogę pomóc? Czy mogę zadać kilka pytań, Dolores? Oczywiście. Czym się zajmujesz? Rozmawiam z duchami, zaglądam w daleką przyszłość, aby zobaczyć, co każe tym, którzy odważą się w nią spojrzeć. Jestem przewodniczką poza światach panią spraw tajemnych. Ta, jasne. Czy możesz przypowiedzieć moją przyszłość? Bardzo mi przykro, ale w chwili obecnej mam problemy z moją kryształową kulą. Pewnego dnia mi upadła, od tej pory wizje są zamglone i niewyraźne. Próbowałam sprowadzić inną, ale... Tak zapewne przypuszczasz, kryształowa kula to raczej rzadki produkt. Nie dziwi mnie to. Może mogę ci pomóc w poszukiwaniu innej. Sądziłem, że powiesz coś takiego. Wyczuwam takie rzeczy. Wiedziałem, że jesteś wyjątkowy od chwili, gdy tu wszedłeś. Nie dajmy się ponieść emocjom. Rozumiem, nie każdy wierzy w każdym razie. Bardzo przydałaby mi się twoja pomoc. Jeżeli znajdziesz dla mnie nową kryształową kulę, zapłacę ci 200 sztuk złota. Co ty na to? Oczywiście, z przyjemnością ci pomogę. Wspaniale, być może będę w stanie pomóc ci w znalezieniu kuli. Tak jak mówiłam, moja kryształowa kula nie działa poprawnie, ale czasem fragment ciała osoby, w której pomagam, poprawia obraz. Czy mogę odciąć kosmyk twoich włosów? Okej. Okay. Wspaniale. Dobrze, zajrzyjmy w kulę, zobaczmy co się teraz da zobaczyć. Obraz jest zamglony. Ale coś się wyjawia. Tak, widzę, gdzie znajdziesz kulę. W dzielnicy magazynów widzę dom publiczny. Tak, tuż obok niego jest mały sklepik. Widzę szyld. Madame Tuesden. W tym sklepie jest kryształowa kula. Znajdź Madame Tuesden, a znajdziesz kryształową kulę. Okej, okay, Madame Tuesden. Wiesz coś o niej? Sama nigdy o niej nie słyszałam. W Tarencie jest tylu wszelkiej maści wróżbitów. Najprawdopodobniej to jakaś osoba, która będąc tu przeloty postanowiła... co nieco zarobić, ale uważaj, nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać po tych koczownikach. Dziękuję. Może jeszcze kilka pytań? Nie. Okej, okay, dobra. No to zajrzyjmy do tej Madame Tuesden. Ona jest... Gdzie jest to magazynów? Chyba tutaj się znajduje. Więc spróbujmy pójść taką ścieżką. Ta trochę pokrętnie mimo wszystko idzie. Rusza nowa fabryka, przeczytajcie o tym u nas. Nie, dzięki. Czekam na wydanie specjalnie poświęcone jedynemu ocalałemu z katastrofy Zephyra. Ta, jest. Dom tajemnic Madame Tussaud. Jakoś tak, w każdym razie. Witaj. Okej, nie chciałem na to kliknąć. Spodziewałem się cię, podróżniku. Naprawdę? A z jakiegoż to powodu?
Chyba wiesz dlaczego. Rozmawiałeś z Dolores Beston. Znam prawdziwą przyczynę twojej wizyty, ale ty chyba nie. Co masz na myśli? Ona tylko chce kulę. Posłuchaj, parę dni temu przyszła tu Dolores Beston, prosząc o przepowiednię przyszłości. Powiedziałam jej podróżnika. I oto jesteś. Wszyscy jesteśmy częścią przyszłości i musisz wybrać. Powiedz mi po prostu, co się dzieje. Wybieraj, tchórzu, albo wybiorę za ciebie. Którą stronę wybierasz, moją czy Dolores Beston? Okej, wybieram ciebie. Bardzo dobrze. Wybrałeś mądrze, podróżniku. Proszę, oto kryształowa kula. Możesz ją sobie wziąć. Proszę tylko, abyś dał ją Dolores Beston. Co, ale... Ja myślę... Nie wszystko jest tym, na co wygląda, podróżniku. Proszę cię o jedną rzecz. Zrobisz to? Co dostanę w zamian? Mogę dać ci prezenty wykraczające poza świat materialny. Będziesz mi musiał zaufać, podróżniku. Otrzymasz sprawiedliwą zapłatę. Dobra, zrobię to. Dobra. Będę oczekiwać się twojego powrotu. Gdybyśmy wybrali Dolores Beston, to ona by nas zaatakowała i cóż, musielibyśmy ją zabić. A więc dobrze, że się to tak nie skończyło. A, tu jest Dolores Beston. Idziemy do niej. Zanieś tą magiczną kulę. Ta, zgubiłeś trasę. A jednak to znajdowanie ścieżki nie jest idealne. Ale cóż. Miasta nie są zbyt duże w Arkanum, więc nie stanowi to dużego problemu. Okej, dobra. Porozmawiajmy z Dolores. Witam panią, pani Beston. Czy mogę z panią na chwilę porozmawiać? Mam kryształową kulę. To cóż, świetnie. Skąd ją wziąłeś? Od Madame Tuesday, medium z dzielnicy magazynów. Haha, stara oszustka. Nic nie wiedziała. Widziałam tego od samego początku, że kłamie. Przepraszam, o czym ty mówisz? Oj, jak już musisz wiedzieć, chodzi o nią plotki po mieście. Ludzie mówili, że ona naprawdę widzi przyszłość. Bzdura. Nikt tak naprawdę nic nie widzi. To tylko sztuczki. Całymi dniami kłamie tym starym babom. Mówię im dokładnie to, czego chcą usłyszeć. Więc poszłam do tej całej Madame Tuesday i powiedziałam, że chcę zobaczyć swoją przyszłość. Co powiedziała? Powiedziała mi, że pewnego dnia do mojego sklepu wejdzie nieznajomy i że będzie to oznaczało moją śmierć. Jesteś to w stanie wyobrazić? Moją śmierć, więc możesz sobie wyobrazić moje zdziwienie i obawy, gdy tu wszedłeś. Tak, oczywiście. Nie widzisz ironii tej sytuacji? Poszedłeś tam i ją zabiłeś. To ta powinna się ciebie bać, nie ja. Na wszelki wypadek, gdyby ktoś miał się pokazać, stukłam własną kryształową kulę, a koniec końców ty zabiłeś ją, a ja na dodatek dostałam jej kryształową kulę. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o Madame Tussaid. Nikt nie powiedział, że ona nie żyje. Co? Jak więc zdobyłeś kulę? Dałam ją. To dla ciebie. Ja... Nie, proszę, zabierz ją ode mnie. To podarunek, Dolores. Tylko dla ciebie. Ta... Kryształowa kula. Dobrze, że nas nie zabiła. Okej. Więc ta... Nie muszę już zaglądać do śmietników. Stary nawyk. Dziwne, niewytłumaczalne zjawiska paranormalne dzieją się w Tarancie. Więc Madame T chyba jest jedyną osobą, która wie, o co chodzi. Spytajmy się, o co właściwie chodzi. Masz chwilę? Kryształowa kula trafiła do adresata. Straszna sprawa. Ta, Dolores Beston próbowała uciec przed swoim losem. Stało się tak, jak zawsze powtarzam. Przyszłość jest nieuchroniona. Umawialiśmy się, prawda? Tak, zapłata nie zaszkodzi. Rozumiem. Może mogę zrobić dla ciebie coś jeszcze. Co już? Co zrobiłaś? Dowiesz się w swoim czasie. Zaufaj mi. Ucieszysz się. Okej. Dobra. Życzę miłego dnia.
Okej, okay, właśnie zostaliśmy pobłogosławieni. Darzyła cię błogosławieństwo. O! Czy to od charyzmy? Tak, to zwiększyło naszą charyzmę. To całkiem fajne. Dzięki temu jesteśmy jeden punkt bliżej. Właśnie siłę woli miałem zwiększyć. Jesteśmy jeden punkt bliżej do eksperckiej perswazji. Więc, co możemy jeszcze dzisiaj zrobić? Chyba większość zadań pobocznych, jakie można było wykonać w Tarancie. Jeszcze tutaj, oczywiście tutaj wrócimy do Tarantu. Będzie można jeszcze kiedyś wykonać te zadania związane z kotłem, ale to musimy mieć znacznie większy poziom, żeby wykonać te zadania. Moglibyśmy tu też się przejść po kanałach. W sumie, wiecie co, chyba to nawet zrobię, że tam ci coś ciekawego znajdziemy. Ok. Ubranie bojowe. Ruszamy. Ta, wiem, że muzyka znowu się będzie resetować co jakiś czas. Ok, jeszcze tutaj nie byliśmy. Tu nic nie ma. Więc tutaj. Ok, więcej szczurów. Ale więcej, więc większego problemu. Czekajcie, bo ten szczurołak... Olbrzymi gryzeń. Czasami mają jakieś złoto. Nie można takich rzeczy popuszczać. Przepuszczać. Okej. Trochę złota. To chyba tyle, jeżeli chodzi o... A nie, tutaj coś jeszcze jest, więc się tam przejdziemy. Ta część kanałów jest raczej spokojna i pozbawiona wyzwań. Nie to, co zamknie ta część kanałów, do której nie można się dostać w żaden sposób, której z pewnością nigdy nie zwiedzimy, ponieważ jest pełna niebezpiecznych stworzeń, bandytów i innych rzeczy. Co my tu mamy? Co tu się dzieje? A, wow, to bolało. Jakieś złodzieje. Okej, rzucę na siebie tarczę, ponieważ mogę. Okej. Złoto, zawsze fajne, gwóźdź kolejowy. Okej, muzyka się zbugowała. Nie za bardzo tej laska jakaś. Sorry, nie mogę czegoś takiego utrzymać. Fajny garnitur, sprzeda się za coś. Złoto, małe, okej, też się sprzeda. Młot, za ciężki. Nie chcę się go zbierać. Ty. Zbroja, sprzeda się. Szaty też się sprzeda. Jakieś banda złodziei, tu było. Była. Okej. Chyba największe wyzwanie w tej części kanałów. No i to chyba tyle. Jeżeli chodzi o kanały. To tyle. Więc wyjdźmy na powierzchnię. Przejdźmy się do tego złomiarza w dokach i sprzedajmy mu ten grat. No właśnie, widz, ty możesz podtrzymać tą laskę. Aha. Nie wiem, co ona daje, gdzie trzeba ją zidentyfikować. Zobaczyć, co robi.
że dopiję moje interesu. Tak, najpierw to. To. Tego nie chcę sprzedawać. To. To. I to. Okej. Ta, no bo i nie chcę skupić. Jego strata. Dobra. Skoro jesteśmy niedaleko, możemy od razu zidentyfikować tą laskę. Zobaczyć, co ona robi. Tędy, mości panowie, tędy. Tam, zidentyfikować to. Laska hipokryzji. Tarcza ochronna. O co w tym chodzi? Czekajcie. Tarcza ochronna. I co to robi? Mogę to nałożyć i zdjąć. Nie wiem, co to robi. Generalnie taki jest... taka jest ikonka za przedmiotów przeklętych. Wiecie co, wczytam grę, bo to coś mogło złe rzeczy to zrobić. To. I nie chcę tego skupić. Ta. O! Miecz z zaciarenkiem. Wow, 4920 sztuk monet, ale... Ale zobaczcie na to. Jakie ma fajne obrażenia. Efekt trafienia krytycznego plus 50, krytyczna porażka plus 20. Ta, całkiem fajny mieczek. Zdobędziemy go. Ale nie poprzez kupno. Jaki stowo go zdobędziemy? Zobaczycie już w następnym odcinku. Arcanum. Gdzie pójdziemy? Zanieść ten akt własności. Ewentualnie jeszcze może przyjdziemy zobaczyć te zwłoki wielkiego smoka. A potem już tylko opuszczona siedziba klanu Czarnej Góry. Więc to już w następnych odcinkach. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.